będę rozmawiał z konstytucjonalistą profesorem Jerzym Stępniem, byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego, na temat prawa krajowego i europejskiego oraz rozprawy, która ma odbyć się 15 czerwca w Trybunale Julii Przyłębskiej i konsekwencjach ewentualnego orzeczenia. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Powodem wniosku premiera do Trybunału Konstytucyjnego jest spór o sądownictwo i kolejne wyroki TSUE w tej kwestii. Czy jest to w ogóle sprawa do rozstrzygania przez ten Trybunał? Jest do rozstrzygania przez Trybunał, ponieważ do Trybunału w Strasburgu może trafić każda sprawa, która zakończyła się prawomocnie w Polsce, która już nie ma możliwości dalszej kontynuacji. Akurat w tym przypadku, o którym mówimy, pewien przedsiębiorca złożył skargę konstytucyjną, ale skarga konstytucyjna została odrzucona, umorzono postępowanie, czyli uniemożliwiono mu dochodzenie swoich roszczeń, swoich praw przed Trybunałem Konstytucyjnym i stąd on po prostu odwołał się do Strasburga, który jest taką ostatnią instancją niejako dla państw, które są członkami Rady Europy. My członkiem Rady Europy staliśmy się w 1991 roku. Nie mylić tutaj z Unią Europejską, to jest zupełnie inna organizacja. To jest organizacja, która zrzesza w tej chwili 47 państw, łącznie z Rosją, do której bardzo chcieliśmy należeć i to od razu na początku transformacji. I podpisaliśmy w związku z tym stosowne konwencje międzynarodowe, wśród nich Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. To jest taka konwencja przyjęta w 1950 roku, więc na drugi dzień po zakończeniu II wojny światowej, której celem było po prostu stworzenie takich ram prawnych, żeby po raz drugi się nie powtórzyło to, co się zdarzyło w latach 30. i 40. ubiegłego wieku. A w jaki sposób tak zwana reforma sądownictwa w Polsce narusza prawo unijne? To jest właściwie w gruncie rzeczy chodzi o to samo. Bo zarówno Unia Europejska, jak i Rada Europy przywiązują olbrzymią wagę do tego, żeby każda sprawa, co zresztą gwarantuje także polska konstytucja, mogła znaleźć się w sądzie i znaleźć rozstrzygnięcie w przypadku konfliktu przez niezawisłego sędziego i niezależny sąd. I to akurat prawo europejskie, to które wynika z przynależności do Unii Europejskiej, gwarantuje na identycznych zasadach jak Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Trybunał Julii Przyłębskiej odroczył sprawę zbadania zgodności prawa europejskiego z polską konstytucją do 15 czerwca. Pana zdaniem dlaczego? Tak. No, formalnie rzecz biorąc to dlatego, że Rzecznik Praw Obywatelskich właśnie w wyniku wydania tego orzeczenia przez Trybunał Praw Człowieka wniósł o wyłączenie pana Mariusza Muszyńskiego ze składu, który właśnie ma rozpoznawać tę sprawę, ponieważ w tej sprawie, o której tutaj mówiliśmy wcześniej, która miała miejsce w Strasburgu, przed Trybunałem w Strasburgu, pan sędzia Muszyński został uznany za sędziego, który nie został prawidłowo wybrany do Trybunału Konstytucyjnego. I ponieważ mamy tutaj właśnie taką podstawę w postaci orzeczenia Trybunału Praw Człowieka, w związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich słusznie wniósł o wyłączenie pana Mariusza Muszyńskiego z tego składu. I dlatego pani przewodnicząca, pani Pawłowicz, odroczyła tę rozprawę do 15 czerwca. Ale czy to jest rzeczywisty powód tego odroczenia? Czy chodzi jeszcze o coś innego? Dlatego, że przecież gdyby tylko chodziło o wyłączenie pana Muszyńskiego, to można byłoby po prostu zrobić to tego samego dnia, prawda, i włączyć w jego miejsce jakąś inną osobę, ewentualnie odrzucić ten wniosek, prawda.
i przystąpić do rozpoznania, ale na to się jednak nie zdecydowali. No i będziemy czekali do 15 czerwca i zobaczymy dopiero, czy to był rzeczywiście ten powód odroczenia, czy zupełnie jakiś inny. Na przykład może tak być, że rządzący uznali, że rozpoznawanie tej sprawy w tej chwili byłoby ze różnych względów niewskazane i dlatego ta sprawa się nie toczy. Właśnie, wspomniał Pan tu o różnych względach. Czy sądzi Pan, że rozprawa ta odbędzie się w nowym terminie, czy raczej będzie odraczana wielokrotnie, a być może nawet do czasu, aż Polska otrzyma pieniądze z Europejskiego Funduszu Odbudowy? Być może tak będzie, dlatego że zachowanie się władz w tej sprawie będzie oceniane właśnie w perspektywie przestrzegania zasad praworządności, które muszą być wzięte pod uwagę przy przydzielaniu już konkretnych środków, prawda? Ponieważ tutaj stworzono pewien mechanizm współzależności. Także być może ma Pan rację, ja tego nie brałem pod uwagę, ale być może jest tak, jak Pan mówi. Jakie znaczenie Pana zdaniem może mieć fakt, że na przewodniczącą składu orzekającego została wyznaczona Krystyna Pawłowicz, która jest znana ze swego światopoglądu i podejścia do Unii Europejskiej? No formalnie rzecz biorąc, ona w ogóle nie powinna być w tym składzie, ponieważ tak wyraźnie dawała wcześniej, że tak powiem, wyraz swojemu stanowisku uznającemu brak jakiegokolwiek szacunku dla prawa europejskiego i dla Unii Europejskiej w szczególności, że ona po prostu nie powinna być w tym składzie. No ale wiele rzeczy nie powinno być, prawda, ale jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że rządzący, ludzie sterujący tymi najważniejszymi instytucjami przejętymi już przez Prawo i Sprawiedliwość czasami nas zaskakują. Pana zdaniem, jeżeli tak zwany wyrok zapadnie jednak w czerwcu, to jakiego rozstrzygnięcia Pan się spodziewa? Ja jestem przekonany, że rządzący nie będą chcieli tutaj dodatkowego konfliktu na tym tle, dlatego że jest zrozumiałe, że jeśli się chce być członkiem Unii Europejskiej, to znaczy, że się będzie szanowało traktaty europejskie, które je utworzyły, które to traktaty przyjmowaliśmy, podpisywaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Więc byłby to taki wyraz, no powiedziałbym, wyjątkowej arogancji, prawda? Jeśli kraj uznawałby mocą decyzji swoich organów, że prawo europejskie nie obowiązuje, prawda? No nie można być w organizacji, a jednocześnie mówić, że nie będziemy się poddawali temu prawu, prawda? Czyli w gruncie rzeczy jest to takie podanie do publicznej wiadomości, że mamy zamiar rozstać się z tą organizacją. Dotąd nikt jeszcze z Unii wyrzucany nie był, prawda? Wiadomo, Wielka Brytania wyszła dlatego, że chciała wyjść. Ja nie wiem, czego chcą rządzący w Polsce. Mam nadzieję, że oni chcieliby tak zjeść ciastko i mieć je, prawda? Jak kiedyś mówił klasyk. Ale to jest niemożliwe. Nie tylko niemożliwe w życiu, ale niemożliwe także w życiu publicznym. Jeśli się jest członkiem jakiejś instytucji, to trzeba tego prawa przestrzegać. Zauważył Pan, że nikt do tej pory nie był wyrzucany z wspólnoty europejskiej. Ja Pana bym się spytał, jak Pana zdaniem wyglądałoby takie wyrzucenie Polski czy innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej z wspólnoty? Wydaje mi się, że to chyba jest niemożliwe, tak sądzę. Chociaż oczywiście nie mogę tutaj, ponieważ takiego precedensu nie było, więc nie wiadomo, co się może zdarzyć. Natomiast wydaje mi się, że wcześniej czy później nastąpi jakaś polityczna zmiana w Polsce, prawda? I ona może nastąpić wcześniej niż później. I ten problem się niejako wtedy sam rozwiąże, bo nie sądzę, żeby obóz polityczny, który przejmie władzę w przyszłości,
nadal reprezentował takie stanowisko, jakie reprezentuje w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że raczej należy się spodziewać pewnych sankcji finansowych wyznaczanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w konkretnych sprawach, niepodporządkowywania się wyrokom Trybunału Sprawiedliwości. Tutaj znowu może takie wyjaśnienie czy uzupełnienie, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to jest inny organ niż Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Ponieważ jak mówiłem tutaj już wcześniej, mamy do czynienia z dwoma organizacjami. Wcześniej utworzono w 1949 roku Radą Europy, do której my należymy od 1991 roku, prawda? No i Unia Europejska, która powstawała sukcesywnie na podstawie różnego rodzaju traktatów, ale powstała w końcu jako twór w 1992 roku, a my wstąpiliśmy do niej w 2004, prawda? I teraz organem sądowniczym tej pierwszej organizacji jest Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, natomiast organem rozstrzygającym spory w ramach Unii Europejskiej jest właśnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Więc sądzę, że po prostu kolejnymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rządzący będą przymuszani, że tak powiem, do szanowania prawa europejskiego. A pana zdaniem, jak orzeczenie Trybunału Przyłębskiej może wpłynąć na sytuację prawną w Polsce i walkę o praworządność? No moim zdaniem ono już w tej chwili daje bardzo pozytywne skutki, dlatego że niewątpliwie rządzący się zaczynają wahać, prawda? Póki są buńczuczni, tak jak właśnie pani Julia Przyłębska czy pan Arkadiusz Mularczyk, którzy mówią, że po prostu orzeczenie Trybunału Praw Człowieka nie ma żadnego sensu, prawda? I ono wykracza poza kompetencje. Tu przy okazji warto przypomnieć, na co ktoś niedawno zwrócił uwagę, że kiedy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygał korzystnie na rzecz Polski w konflikcie z Rosją o konieczności zwrotu przez Rosję kilku miliardów pieniędzy w związku z konfliktem na tle kontraktu gazowego, no to oczywiście Polacy bardzo chętnie zaakceptowali takie orzeczenie, prawda? Więc jak się jest członkiem jakiejś organizacji, to trzeba te wewnętrzne zasady stosować. Natomiast taka zasada, jaką miał Kali, prawda, z powieści Henryka Sienkiewicza, że jak Kali ukraść krowy, to dobrze, ale jak Kalemy ukraść krowy, to jest niedobrze, prawda? No to oczywiście może się zdarzyć w powieści, prawda? Bo nawet nie sądzę, żeby właśnie w tamtych czasach w Afryce tego rodzaju zasady obowiązywały. To chyba była tutaj taka właśnie swobodna myśl, prawda, naszego pisarza. Chociaż kto wie, ale na pewno nie może się ona odnosić do państw współczesnych. Czy w ogóle takie orzeczenie z renegocjacji traktatu akcesyjnego miałoby inne znaczenie niż czysto propagandowe? No, moim zdaniem tylko takie właśnie, tylko takie. Takie, że tak powiem, pomachanie szabelką, pokazanie elektoratowi partii, która rządzi, że proszę bardzo, my się tutaj nie dajemy, wstaliśmy z kolan i prawda, może przy okazji walnęliśmy w sufit, prawda, i trochę nas ta głowa boli jeszcze, ale nie dajemy się generalnie. Także nikt nie będzie się przejmował, gdyby Trybunał wydał takie orzeczenie o niezgodności prawa europejskiego traktatowego z polską konstytucją, to po prostu nikt w Europie by się takim orzeczeniem nie przejął, a pozycja Trybunału Konstytucyjnego i tak już wreszcie nikła, no, zostałaby chyba zredukowana do zera. Co może się stać, jeśli po ogłoszeniu wyższości prawa krajowego nad europejskim rządzący zechcą renegocjować traktat akcesyjny? Czy w ogóle pana zdaniem mogłoby do tego dojść? Teoretycznie tak, dlatego że jest taka zasada, że jeśli się
stwierdza niekonstytucyjność jakiegoś unormowania Unii Europejskiej, no to po pierwsze można albo wystąpić z Unii, albo rozpocząć właśnie renegocjacje z wszystkimi podmiotami, które Unią tworzą, zmierzające do tego, żeby zmienić w tym punkcie prawo europejskie, prawda? No jest jeszcze trzecia możliwość. Można wtedy zmienić polską konstytucję i dopasować ją do prawa unijnego. To już zrobiliśmy notabene w 2005 roku. Zaraz na początku, jak weszliśmy do Unii, była taka sprawa na tle europejskiego nakazu aresztowania. I wtedy właśnie Trybunał orzekł, jeszcze byłem członkiem tego Trybunału, że przepisy dotyczące europejskiego nakazu aresztowania są niezgodne z polską konstytucją. No i wówczas rządzący po prostu zmienili konstytucję w tym punkcie po to, żeby ją dostosować do prawa europejskiego. Notabene ja sobie nie wyobrażam, żeby można było stwierdzić w jakimś punkcie w tej chwili niezgodność naszej konstytucji z prawem europejskim. Nasza konstytucja była pisana w 1997 roku właśnie z myślą o tym, żeby odpowiadała tym standardom europejskim i w gruncie rzeczy poza tym jednym przypadkiem nie było dotąd takiej sprawy, takiego precedensu, który by polegał właśnie na wynalezieniu sprzeczności pomiędzy prawem europejskim a naszą konstytucją. Ten jeden, który był, to właśnie na tle europejskiego nakazu aresztowania i tutaj polski ustrojodawca bardzo szybko dostosował polską konstytucję do prawa europejskiego. A jeszcze chciałbym nawiązać do poprzedniego pytania. Czy pana zdaniem, jeżeli się popatrzy na obecną sytuację prawną w Polsce, czy pana zdaniem Bruksela chciałaby renegocjować traktat akcesyjny z polskim rządem? No myślę, że nie. Po pierwsze musiałyby taką wolę wyrazić wszystkie państwa, więc ja myślę, że Komisja Europejska, czy może Rada, ale raczej Komisja, w przypadku wystąpienia z taką propozycją zwróciłaby się do wszystkich państw akcjonariuszy o wyrażenie swojego stanowiska wobec stanowiska tego domniemanego, prawda, rządu polskiego i myślę, że odpowiedź byłaby tutaj absolutnie jednoznaczna. Byłoby to wylanie kubła zimnej wody na głowę naszych rządzących. Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej w wyniku lekkomyślnie przeprowadzonego referendum. Czy pana zdaniem po ewentualnym ogłoszeniu orzeczenia stwierdzającego pierwszeństwo prawa krajowego u nas, też rządzący mogą zechcieć rozpisać podobne referendum, które może nas doprowadzić do polexitu? Ja myślę, że jednak rządzący nie zaryzykują takiego referendum. Sytuacja Wielkiej Brytanii raczej chyba odstręcza nawet największych przeciwników Unii Europejskiej od tego rodzaju pomysłów, zważywszy jakie to komplikacje wywołuje, prawda? Wiemy, co się dzieje w Irlandii, co się dzieje w Szkocji w szczególności. Mamy też różnego rodzaju mniejszości, co prawda one nie mają takiego statusu quasi państwowego, jak właśnie mniejszości szkocka czy irlandzka, czy powiedzmy sobie hiszpańska. No, ale widzimy, że jakiekolwiek próby tutaj na tle kwestionowania przynależności do Unii bardzo ożywiają różnego rodzaju mniejszości. Ja jestem przekonany, że na przykład ludzie na Śląsku zaczęliby bardziej, że tak powiem, myśleć w tych kategoriach autonomii, prawda? Więc niepotrzebnie chyba by w ten sposób wywoływało się wilka z lasu. Tego rodzaju działania na pewno są na rękę wrogom Polski, prawda? Tych wrogów nie tak łatwo w tej chwili zidentyfikować. Wiemy, że są państwa, którym zależy na tym, żeby w Polsce była destabilizacja, żeby sytuacja była niepewna, prawda? I tego rodzaju
właśnie próby, z góry skazane w gruncie rzeczy na niepowodzenie z uwagi na proeuropejskie stanowisko całego społeczeństwa, jednak by jakieś zamieszanie tutaj wielkie robiło. Wspomniał Pan o tym, jak wygląda sytuacja w Wielkiej Brytanii po Brexicie. Tutaj też bym się spytał, jak Pana zdaniem po Brexicie mogłaby wyglądać sytuacja w Polsce, zwłaszcza, że wspomniał Pan o Ślązakach. Tak. No więc boję się właśnie, że takie, że tego rodzaju tendencje odśrodkowe by się pojawiły. Tak by się pojawiły, prawda? Jak dotąd one są na różne sposoby pasyfikowane, także notabene orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Praw Człowieka, bo mniejszość śląska występowała do Trybunału w Strasburgu po to, żeby uzyskać ten status mniejszości, prawda? Ale Strasburg tą drogą nie poszedł, prawda? Więc, ale niewykluczone, że właśnie takie działania by spowodowały wzmocnienie tych tendencji. Do kogo Pana zdaniem obywatele polscy będą mogli się zwrócić ze swoimi skargami, jeśli w wyniku orzeczenia Trybunału Julii Przyłębskiej doszłoby do polexitu? No, to znaczy, gdyby kiedyś w przyszłości doszło do polexitu, to dopóki nie wystąpimy z Rady Europy, to zawsze można było by się zwracać, tak jak dotąd, do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Tych spraw zresztą z Polski jest bardzo dużo w Strasburgu. One tak znikają jakoś w tym codziennym przekazie, ale najwięcej spraw to jest z Rosji, z Polski właśnie, chyba z Włoch. Także dopóki nie wystąpimy, nawet gdybyśmy wyszli z Unii Europejskiej w wyniku polexitu, to wcale by to nie oznaczało jednoznacznego opuszczenia Rady Europy. Dopóki nie wyjdziemy z Rady Europy, to ta dotychczasowa droga, korzystna dla naszych obywateli, szukujących właśnie sprawiedliwości, ostatecznie właśnie tam, no, by została zamknięta. A właśnie, jeżeli chodzi o Radę Europy, jeżeli byśmy też opuścili Radę Europy, to jakie instytucje... To koniec. To nie ma żadnych takich instytucji, prawda? Tak, żeby obywatel mógł w konkretnej sprawie zwrócić się do Trybunału Pozakrajowego, prawda? No nie ma takiej możliwości. A kończąc jeszcze, zadałbym takie pytanie. Jeżeli doszłoby do polexitu, to czy po ewentualnym odsunięciu PiS-u od władzy możliwy byłby ponowny akces Polski do Unii Europejskiej? Byłby możliwy. Mam nadzieję, że do polexitu nie dojdzie. Ale być może niektóre państwa postawiłyby nowe warunki, prawda, ponownego wejścia. Tak? Skoro za pierwszym razem byliście tacy nielojalni, wyszliście, nie jesteście stabilni, sami nie wiecie, czego chcecie, to w takim razie będziemy musieli wam postawić jakieś nowe warunki tego przyszłego członkostwa, prawda? Poprzednim razem byliśmy dość liberalni. Dość łatwo dało się wam wejść do Unii Europejskiej. Nie musieliście od razu spełniać wielu, wielu różnego rodzaju norm, prawda, i zastrzeżeń. No a teraz, owszem, ale możecie wejść, ale na warunkach, które nam odpowiadają, prawda? Trudno w tej chwili sobie wyobrazić, jakie by to mogły być warunki, ale teoretycznie rzecz biorąc, takie nowe warunki mogłyby być postawione. No nie może być tak, że jesteśmy w drzwiach obrotowych i raz wchodzimy, raz wychodzimy. A jeszcze spytałbym się czysto hipotetycznie, jak długo taka procedura ponownego przyjęcia do Unii Europejskiej mogłaby potrwać? No, poprzednim razem staraliśmy się o wejście do Unii kilkanaście lat, prawda? Bo pierwsze kroki zostały poczynione już właściwie w latach w 90. Na początku lat 90. już różnego rodzaju nawet programy pomocowe by Unia uruchamiała po to, żebyśmy mogli szybciej dostosować nasze wewnętrzne struktury do wymagań Unii Europejskiej. Także ten proces trwał kilkanaście lat. Około 12 lat, moim zdaniem. Jeśli się mylę, to na pewno niewiele. Tyle trwał proces wchodzenia Polski do Unii. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Proszę bardzo.